gwizdy Ajur. Wow. Chwała pierworodni. Dobra. Nie wolno nam się zawahać. Teraz. Ściągnęliśmy ultralistę do nas, który zaraz był bezpieczny. Arudin Rashagal. Dobra, wycofać się, Zeratul. Zostanę odkupiony. Odpowiedzialność mnie przygniata. Jestem ci całkowicie posłuszny. Rozczłonę demony przeszłości. Świetnie. Nie damy rady! Pierdolisz. Odpowiedzialność mnie przygniata. Wypełnię swoje posłanie. Oraz Zeratul. Pierwsza macka nadświadomości. Wyczuwam ból. Zaskoczenie. Śmierć. Jestem ci całkowicie. No, pierwsza matka jest już po nas. Właśnie na punkt kontrolny się kieruje. Nadchodzą Sergi. Wracamy się w te pędy. Kroczę ścieżką honoru. Teraz to zniszczymy. Ci sobie tam poradzą z tymi hydraliski. Twoi wojownicy walczą z najeźdźcą. Dobra, leżą. Chwała pierworodni. To nie mają szans, dobra. Zjedźmy może naszą jedną dronkę. B, N. I postawmy tutaj może nowy Nexus. Gdzieś tu. Mamy. I mam nieśmiertelnych. Jej. Dobra, od razu z 5. 4 zloty. No, niewystarczająca ilość minerałów. Tam się już minerały tutaj kończą. Co nie jest zbyt dobre, teraz bierz to. Teraz jest stuwa więcej. Wyloni mu postaw i wracaj tutaj. Nie do... Te kolosy chyba tutaj zostawimy, wiecie. Dla ochrony. Moje życie za Ajur! Wracam do służby. Oje, nieśmiertelny. Cześć, dawno cię nie widziałem. Dobra, robimy nowe tarcze. I kolejny centrum robotyki jest nasze, świetnie. To pylonik jeszcze poproszę. Się tworzą mi nieśmiertelni, super. Immortale są przekrzone. Czuję twoją obecność. No i dobrze, że czuję, bo ja też ją czuję. Czuję chuj mojej dzikie węże. Na górę mam kurde katar. Muszę zdobyć 500, żeby sobie 4 kroki cieli. Strasznie drodzy od nich są. Świetnie. Wracam do służby. Już, jeszcze trochę. Aż minerały się kurde kończą. Pole minerałów wyczerpane. Niedobrze, bardzo niedobrze. Gaziur jeszcze trochę jest. Tu jest trochę tych kryształów jeszcze. No cóż, za chwilę ruszymy tutaj na górę, do tej macki, żeby pozbyć się tutaj tych zerków. Jeszcze jeden się robi.
tu zdwie się, zostało niewiele tego kryształu. Nasza baza znalazła się w cieniu. Zergi niebawem zaatakują. Spokojnie. Oj, 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 dobra. Już się nie spodziewałem. Ruchy, 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 panowie, ruchy! Szlozak moknul. Musimy działać! Będzie jak... Wracam do służby. Mara, uratowaliśmy naszą bazę. O. Nie spodziewałem się, że tu zaatakują. Szczerze. Baza jest atakowana. Może lepiej tu jakąś ochronę zrzucić ze dwie te... czy pylona. Zwracasz się do mnie? Nie. Wykorzystaj moje umiejętności. Aha. Bardzo mądrze. No dobra, niech im będzie. Z domu masz opracowywać? Kryształy się naprawdę kończą. Ale bierzemy naszych wojaków. Kontrol 1. Idziemy tu na atak. Jestem ci całkowicie posłuszny. Równowaga zostanie... Te wrota przesyłowe chyba działają. Może jest jakaś szansa? Oh yeah, wrota przesyłowe. Świetnie, odkryliśmy. Nie wolno nam się zawahać. Czyli tak zwany nasze kochane Warp Gate. Ktoś tu mój mały? No nie mały, bo to jest jeszcze śluz. Tu będziemy mieli już kolejną bazę. Świetnie. Odpowiedzialność mnie przygniata. A to... Druga maska nadświadomości. Wyczuwam... śmierć... i radość. Dziwne, jak można się cieszyć z własnej śmierci? Punkt kontrolny, świetnie. Gdzieś tam, kurde, wykańczają ostatnie źródło tutaj kryształu. Będziemy mieli w końcu wrota przesyłowe. Dobra, wracaj tutaj. My naszymi ziomkami też się wrócimy. Do tej bazy. No i na razie warp gate będą. Oje. Androida z Zeratulu. Zostaliśmy uwięzieni w macierzy energetycznej bramy, kiedy ją wyłączono. Bardzo ci dziękujemy. Moje zadanie. Świetnie. Tak jest, mamy warp gate'y. O, to teraz zerknijmy przesrane. Co ja mogę wiedzieć szybko. Ojej, dobra, chodźcie. Tak. Zrobimy sobie tu pylonik. Tu pylonik. Ulepszenie zakończone. Idą nasze. Małe. O, byli to desy, zasililiśmy. A, tak dla jej. Zergi zbierają się niedaleko naszej bazy. Zostanę odkupiony. To jest tyle wojska. Gejzer z Wespanem wyczerpany. Zerg nie mają szans. Dobra, nasza trójka do tego gejzeru. Cztery, trzy, dwa, jeden. Puszczmy. O! Baza jest atakowana. Niewystarczająca ilość minerałów. Moje życie za Ajur!
jesteśmy jednością. Moje życie za Ultra Lisk. Prowadź mnie. Orin Shisal. No co, się udało się. Sprawiedliwości stanie się zadość. Dobra, to było niespodziewane. Naprawdę niespodziewane. Myślałem, że tutaj zaatakują. Daj moje myślenie. Chodź tu. Tutaj trzeba będzie stworzyć jeszcze jedną bazę. Okej. Dobra, myślę, że takim wojskiem możemy iść dalej. Demony z przeszłości. Arudin Rashagal. Ale to trzeba, to trzeba. O Jezu. Zbliża się era zapomnienia. Drewnie swoje pogodanie. Dobra, już nie mogą tych tworzyć, to jest ten plus. To zniszczyć. To jest to więzienie na tym. Dobra, Zeratul już jest bezpieczny. Moje zadanie. Jest tam burza psychiczna, nie wiem, rzuć gdzieś tu. O, żeśmy się tu rozleźli. Demony z przeszłości. Odpowiedzialność. Dobra, kolega jest online. Wypełnię swoje powołanie. Nie ma. Arunal Adam. Zbliża się era zapomnienia. Dobra, nie ma co. To zniszczyć. Służymy Aju. Jestem ci całkowicie posłuszny. Teraz pylon. Twoje próbniki są atakowane. Wykorzystaj moje umiejętności. Zergi chcą nas otoczyć. Do broni, bracia moi. Jeszcze trzy warp gate'y. Baza jest atakowana. Dadzą sobie radę na spokojnie. Jeszcze pancerz. Sprawiedliwości stanie się. Jakich tam obrońców muszę mieć inne w tej bazie. Moje życie za Ajur! No właśnie. Tu jest wystarczająca ilość minerałów. Dobra, tam góry. Nie staraj się tak. A ty wracaj tutaj pracować. Dobrze. Moja mini armia. Obelisków, tak? Mam włączyć zasilanie. No dobra, to jest jako dodatkowe zadanie. Ale mi się rymnęło. Zeratul, proszę ciebie. Trzecia macka nadświadomości. Wyczuwam radość. Wprowadzonego dawno temu w życie planu oraz strach o przyszłość.
ciekawe. I kolejny punkt kontrolny. A i te macki się odrywają właśnie teraz, tak zauważyłem. Dobra. Zburzymy Ajur. Moje życie za Ajur! Dobra, i wróć. A tych sobie tu weźmiemy. Jestem głosem zaćmienia. Ci muszą zostać tutaj na wszelki wypadek na jakąś obronę. Wiem, że nie mam też wszystkich budynków postawionych. Szozak Moknul. To co? Idziemy dalej. Przeprowadzimy rekonkwistę Ajur. Ajur ponownie będzie nasze. Na wiele pytań trzeba odpowiedzieć. Wystały. Teraz musisz go umieść. Dobra, teraz możesz. Ale nie wchodź mi tam. No, straciliśmy chyba jakieś zelota. Dobra. Swoje powołanie. Podlecimy najpierw tutaj wszystkich zergów. Przeprowadzimy rekonkwistę Ajur. Zergi chcą zalać naszą bazę. I tak im się to nie uda. Chwała pierworodnym. Zbliża się... Jakby tego, bo jest tu potężny. Równowaga zostanie przywrócona. Nie wolno nam się zawahać. Nie macie szans, durne zerki. Widzę, walczą z najeźdźcą. Baza jest atakowana. Jesteśmy jednością. Orin, Shisal. Nie damy rady. Wy nie dacie rady, co to ma kurde znaczyć? Ja nie przyjmuję tego do kurde do wiadomości. Arudin Rashagal. Gdasz Salo. Wypełnię swoje powołanie. Na wiele pytań. Dobra, ostatni tutaj dwie rzeczy, czy cztery tam do zasilenia i koniec. Zbliża się. To. Nie mają szans z taką armią, kurde. Właśnie tu martwiłem. Pole minerałów wyczerpane. Dobra, zergi padły. Możemy się tutaj. Swoje powołanie. Teraz tak, tu proszę jednego pana. No. To i został całkowicie pokonany, można by tak rzec. A ja jeszcze jestem na plusie. Dobra, chodź. Bo ja sobie wypełnię wszystkie dodatkowe. Tu mi postawisz E. B, E. Tu, tu. I jeszcze idziemy tam. Pole minerałów wyczerpane. Czy już tu kurczę czerpią te minerały? Pijawki. Pole minerałów wyczerpane. Sesja robotyki, ale zakład robotyki nie będzie. Możemy się odejść tu.
No i wszystko zebrane. Dokończą się tworzyć plony. Oh yeah. Postawimy jeszcze tak. Ten budynek. I ten budynek. Za to musi przeżyć. Dobra, mamy już. O, kolejni tutaj przyszli. Jesteśmy zgubieni. Zbieraj, zbieraj. No cóż, mi się wydaje, że możemy już kończyć, Zeratul. Poproszę ciebie. Czwarta macka nadświadomości. Wyczuwam koniec. Muszę udać się do kory mózgowej nadświadomości, aby posiąść zrozumienie. I idziemy. Witaj, bracie. Tassadar. Przemawiam do ciebie z zaświatów. Tassadar. Ale ty zginąłeś. Razem z tą przeklętą nadświadomością. Nigdy nie posmakowałem śmierci, Zeratul. I nie zamierzam tego zrobić. Ale nie czas na tę historię. Przybywam, żeby opowiedzieć ci o tym stworzeniu i jego odwadze. Odwadze? To było wynaturzenie. Nie zawsze. Zergi zostały zmienione. Narzucono im jeden nadrzędny cel. Zniszczenie naszej rasy. Nadświadomość obdarzono intelektem, lecz nie wolną wolą. Wściekle miotała się w okowach własnego umysłu. Kto to zrobił? Dlaczego? Nie wiem tego. Jednakże nadświadomość znalazła sposób na to, by wyrzec się własnego imperatywu. Zrodziła szansę, nadzieję na ocalenie. Królowa Ostrzy. Szaleństwo. Tylko ona może uwolnić zergi z niewoli. A tym samym uratować resztę przed ogniem. Nie rozumiem cię, bracie. Zapomnij o wszystkim, co wiesz, Zeratulu. Nadświadomość ujrzała koniec wszystkiego. A teraz i ty zobaczysz ten obraz. Nie! Nie zniosę tych wizji! Przestań! Oh yeah! Jednoosobowa armia! No dobra, ukończ misję... za to musi zejść to 51-0. Dobra, udało nam się zrobić. 67, ładnie. Czyli co? Czyli tak naprawdę zergi nas ocalą? Trochę dziwne, nie ludzie? Ale cóż poradzić. Hmm.
Muszę zobaczyć, która to jest, kurczę, godzina. No, mam jeszcze troszeczkę czasu, niewiele. Muszę zaraz kończyć przynajmniej ten odcinek. To trzymajcie się do następnych odcinków. Heja ludzie, pa, cześć. Uwielbiam was. Dawajcie łapkę w górę, bo to jest motywacja. Cześć.